Pif, 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 pif. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku moich recenzji. Dziś bierzemy sobie na ruszt LEGO Star Wars Brick Master Bitwa o skradzione kryształy. Jest to kolejna książeczka Amitu, do której mamy dołączone, tutaj powinny być, ale nie ma, bo już zbudowałem, klocuszki. Klocuszków mamy aż 180, więc całkiem fajna ilość. I nasza książka wygląda grubo, wygląda pokaźnie, natomiast cały czar niestety gdzieś tam pryska, gdy ją sobie otwieramy. Okazuje się, że tyle z książki to jest aż miejsce na klocki, a nasza książka ma tyle grubości. Można sobie to porównać. Jest to tyle trochę dziwne jak dla mnie, że gdy sobie otwieramy, tu widzicie, mamy ładne lądowisko, co jest akurat fajnym akcentem. Gdy sobie otwieramy nasze pudełeczko, jak widzimy, wszystkie klocki były upchane tu, w tym miejscu, więc nie wiem, czemu nie można było upchać ich na całej jakby powierzchni tego kartoniku kosztem mniejszej grubości tego kartonu, co jest, jak mówię, trochę złudne, tym bardziej, że nasze klocki występują w takiej folii, która faktycznie, jak widzimy, jest idealnie dopasowana do właśnie tej wielkości, a oni ją upchali tu. Ale to jest oczywiście takie stricte czytelnictwo. Opakowanie jest w ogóle bardzo fajne, przypomina dużo takich zestawików z lat 80., które były w takim właśnie kartonie z białym tutaj nadrukowanym tłem i czarnymi napisami. W ogóle fizycznie mamy 189 klocków, więc fajnie, że Amit było skromne i napisało 180. Ale przejdźmy jednak do recenzji samej póki do książki, później oczywiście będą klocuszki. Wykonanie, jak w przypadku Amed, oczywiście jest na najwyższym poziomie. Fajnie właśnie jest akcent, tu mam coś nadrukowane, mogli nic nie robić. No i mamy oczywiście naszą okładkę, tutaj pierwszy prezentowany zestaw. Cała książeczka, nie powiem, jest całkiem fajna. Papier jest również mega gruby, to jest w ogóle. Tutaj mamy spis treści. Mamy oczywiście tu podstawowe informacje o wojnach klonów, zarówno o dobrej stronie, o tej złej stronie. Tutaj mamy przedstawione dużo fajnych informacji, które, jeżeli faktycznie nie interesujecie się Gwiezdnymi Wojnami, może być dla Was interesujący. Mamy również instrukcję zbudowania już tutaj hitków i książeczka wygląda bardzo fajnie, ponieważ mamy na przykład właśnie historię, przedstawioną ją w sposób komiksowy. Nie boję, historia całkiem ok. Mamy przedstawione klocki i każda historia właśnie nagle po komiksie prezentuje, jak coś zbudować. Pojazdy te, które tutaj budujemy, są nawiązaniem do komiksów, które faktycznie przed chwilą czytaliśmy. Czyli czytamy, tam się coś dzieje, nasz klon Komando zbuduje sobie jeden pojazd, nasz złowrogi droid buduje drugi pojazd i oni się nimi strzelają. Mamy kontynuację komiksu, właśnie tu nam się pojawia takie działo i nagle mamy opis działa, po czym nagle mamy właśnie instrukcję zbudowania działa. I to jest bardzo fajne, ponieważ czytając książkę możemy faktycznie się w tą historię wczuć. Możemy tak naprawdę sobie właśnie te pojazdy zbudować, co nam daje dużo większą imersję z tą książką, niż gdyby po prostu to było w ogóle niepowiązane ze sobą. Pojazdów mamy 4. Pojawia nam się kolejna historia, znaczy właściwie 8 nawet, bo mamy 4 dobre i 4 złe. Pojawia nam się kolejna historia, ponownie komiks, ponownie pojazd i ponownie instrukcja zbudowania. No i tak wygląda cała książka, ja ją teraz bardzo szybko sobie tu przewinę, bo pewnie i tak oglądacie ten filmik tylko i wyłącznie dla klocków, ale nie powiem, jest to fajne. Pojawiają nam się również tutaj, prócz tych komiksów, właśnie na przykład wskazówki, czy jakieś porady, typu czy wiedziałeś, że, nie powiem, jest to całkiem fajne. No i tutaj właśnie mam kolejne instrukcje i instrukcje PH Stapów. Ja powiem szczerze, jestem fanem LEGO, w ogóle Star Wars, natomiast te pojazdy są no dość mocno powymyślane na zasadzie luźnej. Coś takiego w kanonie, przynajmniej na moją wiedzę, nie istniało. Pomimo tego, że nawet oglądałem serial o Wojnach Klonów i jestem naprawdę w temacie, nie wiedziałem, co takiego istniało. Natomiast bardzo fajnie z tego również wybrnięto. Nadano wszystkiemu nazwy, nadano wszystkiemu właśnie jakąś historię, przez co nie jest to takie właśnie nadmuchane sztucznie. Oczywiście pojazdów mamy 8 wersji, natomiast oczywiście możemy zbudować z tego dużo więcej. Na tym polegają książki Brickmaster, żeby sobie też budować coś samemu. No i sama książka wygląda w ten sposób. Każda historia oczywiście ma swój początek, ma swój koniec, ma te swoje pojazdy, one się nam kończą. Pod koniec też bardzo fajne, mamy wymienione wszystkie klocki, które mamy tutaj w tej książeczce. No i tutaj wymienione właśnie ametowskie dane. No i właśnie z tyłu mamy pokazane te 4 opcje, 1, 2, 3, 4, które możemy z tego zbudować. Czytaj historię, buduj modele, baw się w przygodę. I tak właśnie wygląda ta książka. Czytasz, budujesz sobie odpowiedni do tego model, bawisz się, przebudowywujesz i jest naprawdę super. Sama książka, mówię, jakością, jak to przyzwyczaił nas Amet, jest na najwyższym poziomie. Papier fajny, historia ok, wszystko w ogóle tutaj gra, jest bardzo fajne, więc zaczepić się nie mam kompletnie do czego. Natomiast nie oszukujmy się, oglądacie ten filmik głównie dla klocków, więc przejdźmy sobie do klocków. Ja jako podstawową budowlę zbudowałem właśnie to przedstawione na okładce i już Wam to prezentuję. I wygląda w ten sposób, nie powiem.
całkiem fajnie, jak na właśnie takie, no, można by je określić, nieoryginalne zestawy. Sam klon Commandos, jak widzimy, ma zielone barwy, nadruki ma całkiem ok, jest taki jeszcze świeży i nieprzybrudzony tą wojną. Z tyłu również ma bardzo fajne te nadruki, nie powiem, sam fakt tej figurki jest czymś, dlaczego opłaca się kupić tą książeczkę. Jego twarz jest w kolorze, który co prawda mi się trochę nie podoba, no ale właśnie w tą stronę idzie Star Wars, no cóż zrobić, natomiast jest to mina poważna, widać, to jeszcze właśnie początek był tej wojny. I mówię, dla samej figurki właśnie nawet kupiłem ten zestaw. Nasz droid, co prawda on tu jest w takiej wersji z jedną zgiętą ręką, drugą prostą. Już wam powiem, o co chodzi, ponieważ no ta prosta jest niby do strzelania, poza tym niektóre pojazdy właśnie chyba będą wymagały takiej prostej. Natomiast w książeczce mamy i dwie proste i dwie zgięte, natomiast tu w tej wersji właśnie go dałem tak. Droid też jest również ok, on ma taką tutaj główkę trochę tą ściętą, no ale to jest droid Commandos. Jest to klasyczny robocik, właściwie jej wygląd mało się zmienił od lat 90, kiedy pierwsze Star Warsy wyszły. Jest jak najbardziej ok, natomiast żeby się nim jakoś specjalnie rać, no chyba nie. Jeżeli chodzi o same pojazdy, no to tutaj właśnie wracając, to jest właśnie taki stab, czy jakoś tam nazywały, naszego droida. Jest on całkiem ok, jak na prostą konstrukcję, widać właśnie, że to nie są licencjonowane pojazdy, tylko właśnie bazujące mocno na naszej fantazji. Tutaj faktycznie ma dwa działka, co jest fajne, dodatkowo dwa pistolety, czyli faktycznie z czterech lów może pif, 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 pif robić. Natomiast faktycznie tutaj niby nawet silniki, widać, że faktycznie tutaj się starano. Natomiast mimo wszystko, no i to pewnie też jest jakiś ten, natomiast mimo wszystko gdzieś tam faktycznie widać, że to bazuje mocno właśnie na naszej fantazji. Tak samo tak jak on tu stoi, no okej, okay, natomiast przyczepić go nie przyczepimy. Sam pojazd, mówię, okej, okay, jest dużo słabszy z tego zestawu niż pojazd naszego klona, właśnie do którego teraz przechodzimy, a pojazd naszego klona, ta stópka mi tylko trochę przeszkadza, natomiast cała reszta jest ok. Tutaj jeszcze trochę to kanciaste, natomiast cała reszta gdzieś tam jest ok. Mamy tutaj dwa działa laserowe, mamy szybko osłaniającą, tutaj nawet taką imitację trochę fotela. To nie do końca wiem, na co jest, ale jest spoko, wiadomo, musimy wszyscy brać poprawkę na to, że tutaj mamy dużo randomowych klocków po to, by móc z nich budować inne rzeczy, dlatego też podchodzimy trochę łagodniej do zestawu. Te tutaj nam się oczywiście skrzydełka z silnikami tak ruszają, czyli może on latać tak, może nawet jak się uprzemy tak latać. Jedyne, czego tutaj mógłbym się doczepić w tym zestawie, to trochę ten tył, który, patrzcie, jaki jest siemiężny, jaki jest ciężki, w ogóle no nawet Lego w latach 90. czegoś, no dobra, w 90. może robiło. I w ogóle nie wiem, ale jest coś, jak to zobaczycie, to już tego nie zobaczycie. Nie wiem, czy to widzicie. Oko, buzia. Nasze silniki tutaj właśnie ma. Trzy silniki, czyli szybkim pojazdem. Nie wiem, jakim cudem ten miałby go w ogóle dogonić. Nie wnikam. Przeczytajcie sobie, kupcie książkę, przeczytajcie tą historię. No tak jak mówiłem, dużo randomowych klocków typu to. Chociaż na przykład on może się... Nie może. Myślałem, że się może tego chwycić, ale nie może. A sam pojazd, tak jak mówię, jest jak najbardziej ok. Jest to proste budownictwo, właśnie bazujące na fantazji, co chyba już trzeci raz powtarzam. Ale jest jak najbardziej satysfakcjonujące. Przede wszystkim sam fakt, że popatrzcie, na te dwie rzeczy płacimy 4 dychy. A przynajmniej ja. W oryginale oczywiście są droższe, ale wyobraźcie sobie teraz, że macie za ten set zapłacić w sklepie, no nie ma szans, żeby to poniżej 50, same klocki były, a gdzie tu jeszcze książka, gdzie cała właśnie ta opowieść, historia, to wszystko, tym bardziej właśnie te Brickmastery mnie wkręcają i są fajnie opłacalne. Pozostałe pozycje oczywiście ja też kiedyś zbuduję z tej książki, natomiast nie chciałem, żeby ta recenzja trwała pół godziny, więc zbuduję je osobno, spokojnie doczekacie się, natomiast w sumie nie wiem, czy to i tak nie jest najfajniejszy zestaw właśnie z tych przedstawionych w książce. A właśnie, wróćmy do książki. No i teraz powiem tak, zakupu tej książki absolutnie nie żałuję. Ja ją w ogóle kupiłem w bardzo fajnej promocji, tam poniżej 40 zł, co za 189 klocków jest rewelacyjną moim zdaniem ceną. Tym bardziej za zestawy Star Wars, które co do zasady są droższe. Jeżeli uda wam się tą książkę w tej cenie dostać, jak najbardziej polecam, nawet trochę droższą, ponieważ książka jest naprawdę bardzo fajna, daje nam super możliwości. Sam fakt właśnie pomysłów, które tu podsuwają, to nas w pewien sposób też uczy budować. To jest fajne, a jeżeli nie, to po prostu macie te pojazdy, które również niczego im nie można tak naprawdę zarzucić, więc polecam jak najbardziej wam to. I tymczasem dzięki za kolejny wspólny odcinek.